Szanowni Państwo, jesteśmy na miejscu Stanowej Woli, gdzie miało miejsce dzisiaj po godzinie 15 zdarzenie, które polegało na zaatakowaniu przez jednego z mieszkańców Stanowej Woli przypadkowych osób, które znajdowały się w galerii. W wyniku tego zdarzenia zostało poszkodowanych 10 osób. Niestety jedna osoba w wyniku doznanych obrażeń zmarła. Cztery kolejne osoby są w trakcie przeprowadzenia operacji, w tym dwie z tych osób są w stanie krytycznym. Pięć osób natomiast znajduje się na tę chwilę w stanie niezagrażającym ich życiu. Szanowni Państwo, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o całym zdarzeniu służby, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe pojawiły się na miejscu. Namastnik został obezwładniony wcześniej przez przechodniów, przejęty przez policję. Teren został należycie zabezpieczony przez odpowiednie służby. Tak jak podała pani wojewoda, sprawca został... Panie komendancie, tu prosimy. Tak jak podała pani wojewoda, sprawca został ujęty przez klientów galerii, później przekazany policji. W tej chwili wobec niego wykonywane są czynności procesowe, które mają na celu ustalenie, dlaczego tego doszło. Na chwilę obecną sprawca nie jest w stanie podać, dlaczego tak się zachował, natomiast widzimy, że jest jakby w bardzo głębokim, złym stanie psychicznym. Zatrzymany jest trzeźwy. Myślę, że zdecydowanie możemy powiedzieć, że nie ma tu żadnego tła terrorystycznego, ani też podtekstu ideologicznego. Myślę, że sytuacja, w której się znalazł i stan psychiczny był jakby motorem jego działań. Dziękuję. Poproszę pana prezydenta. Szanowni Państwo, to tragiczne wydarzenie dla Stalowej Woli. Dla wszystkich mieszkańców jesteśmy w szoku. To, co się stało, na pewno jest dla nas wielką tragedią. Mam nadzieję, że wszystkie działania, które są teraz prowadzone w szpitalach, zakończą się sukcesem. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim służbom, które natychmiast przystąpiły do skutecznej akcji, bardzo dobrze skoordynowanej, która myślę też przyczyniła się do tego, że dzisiejszy obecny stan zdrowia wielu osób jest dobry. Chciałbym podkreślić również rolę mieszkańców, osób, którzy byli klientami galerii w tej chwili, którzy w odwadze, bohaterstwie wspomogli działania policji, tutaj zatrzymali napastnika. Myślę, że to również przyczyniło się do tego, że ten atak był zatrzymany skutecznie. To, co w tej chwili najważniejsze, na czym się skupiamy, to otoczenie odpowiednią pomocą osoby poszkodowane, jak również rodziny i świadków tego wydarzenia, które w tym momencie były w galerii handlowej. Stalowowolskie Centrum Interwencji Kryzysowej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchamia psychologów. W tej chwili 7 psychologów, terapeutów jest do pełnej dyspozycji. Pracują zarówno w szpitalach, przy rodzinach, przy osób, które zostały poszkodowane, jak również są do dyspozycji osób, które chciałyby o tej sytuacji porozmawiać, chciałyby również uzyskać pomocy, a były bezpośrednio świadkami tego wydarzenia. Tutaj proszę o kontakt z panią dyrektor Sowiku. Natomiast jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w tak odpowiedzialny, skoordynowany sposób przeprowadzili całą akcję. Również chciałbym podziękować za bezpośrednią interwencję pani premier Beaty Szydło. Bezpośrednio po wydarzeniu dwukrotnie dzwoniła z pełną deklaracją pomocy zarówno ministra spraw wewnętrznych, jak również ministra zdrowia. Również sytuacją w Stalowej Woli bezpośrednio interesował się pan prezydent Andrzej Duda. I za tą solidarność dzisiaj w tym trudnym momencie ze Stalową Wolą bardzo serdecznie dziękuję również pani wojewodzie, że jest z nami w tym trudnym momencie. Dziękuję bardzo. Adam Cierpiątka, prokurator okręgowy w Tarnobrzegu, pełniący funkcję prokuratora na Stalowej Woli. Ja chciałbym również bardzo serdecznie podziękować szczególnie służbom ratowniczym, a zwłaszcza strażakom, którzy tutaj rzeczywiście przybyli na miejsce niezwłocznie. Chciałbym dodać, że aktualnie prowadzone są jeszcze oględziny procesowe miejsca zdarzenia, kiedy zabezpieczamy głównie ślady krwawe, ale także zabezpieczamy, zabezpieczony został monitoring
na którym mamy przebieg tego zdarzenia wewnątrz. Zabezpieczone zostały również inne nośniki, także mamy pełny obraz tego zdarzenia. Ten pan został zatrzymany, ten pan jest aktualnie w Komendzie Powiatowej, tak jak wskazał pan komendant wojewódzki Policji w Stalowej Woli. Tam z udziałem prokuratora prowadzone są jego oględziny zewnętrzne, także zabezpieczane są od niego próbki krwi na wszelkiego typu badania. Także, proszę Państwa, w dniu jutrzejszym przed godziną 12 przeprowadzone będą czynności procesowe ogłoszenia mu zarzutu. Prawdopodobnie będzie to zarzut usiłowania i dokonania zabójstwa wielokrotnego, także zostanie przesłuchany tutaj w Stalowej Woli. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że zdarzeniem tym interesuje się na żywo i bardzo nam pomaga w tym wszystkim zarówno prokuratora krajowa, jak i prokuratora regionalna, ale także prokuratora okręgowa w Tarnobrzegu, bo tutaj jest szereg prokuratorów, wykonywane są czynności przez wielu, także jest prowadzone przeszukanie w miejscu zamieszkania tego pana dla określenia jego motywacji. Tam jest również prokurator i jak już wspomniałem, prokurator jest też na miejscu tutaj na komendzie. Proszę Państwa, chciałbym tylko tyle jeszcze dodać, że wszelkie osoby, które posiadają informacje w tej sprawie, bądź będą potrzebowały pomocy, to proszę się też do nas zwracać. Przede wszystkim także tutaj pomoc jest realizowana przez panią wojewodę, a też pana prezydenta. Chodzi o tą pomoc związaną z opieką psychologiczną nad ofiarami już dalszymi, które to ofiary niewątpliwie takiego zdarzenia są. Dziękuję bardzo. A możemy zapytać panie prokuratorze, tutaj pani wojewoda mówi o 10 zaatakowanych osobach, pan wcześniej podawał mniejszą liczbę. Proszę Państwa, co do liczby, to ja ujmę to tak, no my przede wszystkim mieliśmy informację o osobach najciężej poszkodowanych, niewątpliwie te osoby znajdują się, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu w trzech szpitalach, w szpitalach okolicznych, także nie wykluczamy, że ktoś, kto został dodatkowo poszkodowany, sam się udał na celem uzyskania opieki. Dziękuję. Pani wojewodo, jest 10 osób. Szanowni Państwo, ja panią wojewodę o uzupełnienie. Ja tylko powiem, potwierdzę. 10 osób zostało zabezpieczonych przez służby ratownictwa medycznego. Ich stan był różny. Jedna osoba była w stanie ogólnym dobrym, nie odniosła obrażeń fizycznych, natomiast doznała szoku. Natomiast w stosunku do pozostałych osób zostały niezwłoczne podjęte czynności, które miały służyć diagnozowaniu sytuacji ogólnej fizycznej, ponieważ niestety doznały obrażeń. I tak jak Państwu powiedziałam, jedna ofiara śmiertelna w wyniku tego zdarzenia, natomiast 4 osoby są operowane, 2 z tych osób operowanych są w stanie. Panie prokuratorze, mam pytanie jeszcze. Poszukiwany był na miejscu samochód tego napastnika. To nie jest samochód napastnika, to jedna z ofiar. Czy na miejscu on zostawił czymś tym samochodem, czy przyszedł, czy ten samochód był zabezpieczony? To są już informacje szczegółowe, niemniej jednak na miejscu zabezpieczyliśmy jego telefon, jego rzeczy osobiste, które aktualnie są zabezpieczane, właściwie poddawane oględzinom tutaj przez pracowników specjalistycznych Komendy Wojewódzkiej Policji Rzeszowa. A kiedy będą znane wyniki? Była krew pobrana, jeśli chodzi o zawartość. Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest taki moment, kiedy należy pozwolić właściwym służbom przeprowadzić ich czynności w momencie, kiedy będą sformułowane zarzuty, kiedy prokuratura uzna, że jest to stosowny moment. Państwo zostaniecie poinformowani o tym, jaka jest sytuacja dotycząca sprawcy tego zdarzenia. Na dzień dzisiejszy przy całej solidarności ze strony wielu instytucji, organów państwowych, służby, które pracują w województwie podkarpackim, są w stanie zapewnić sprawne przeprowadzenie całego postępowania, zarówno w odniesieniu do sprawcy przestępstwa, jak również w odniesieniu do osób, które zostały w wyniku tego zdarzenia poszkodowane i ich ofiar. Proszę o to, ażeby nie zadawać bardzo szczegółowych pytań ani panu prokuratorowi, ani też komendantowi policji, ponieważ czynności są wykonywane i na pewno nie są oni w stanie w tej chwili wszystkich informacji, na które Państwo byście liczyli, udzielić. Proszę o wyrozumiałość. Dziękuję bardzo. Proponuję skończyć w tym momencie nasze spotkanie. Będziemy Państwa informować na bieżąco, jak tylko pojawi się jakieś nowe okoliczności. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.